W imieniu Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybranych gości. W szczególności witam wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza, przedstawicieli Stowarzyszenia Mecenat Akademia z panią prezes Moniką Małecką na czele, przedstawicieli Fundacji Kwartalnika Wykręci z panem Kajetanem Rajskim na czele. Witam przedstawicieli nauki oraz wszystkich państwa, którzy kultywują pamięć o profesorze Feliksie Konecznym. Witam również panią Genowefę Koneczną, powinowatą Feliksa Konecznego. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj, aby dokonać poświęcenia nowego nagrobka profesora Feliksa Konecznego. Jego ojca Józefa, uczestnika Powstania Krakowskiego w 1846, jego żony Marceli Skerczów, córki Bronisławy, syna Stanisława, żołnierza Armii Krajowej zamordowanego przez Niemców oraz jego żony Wandy, symbolicznie upamiętnionych syna Czesława oraz jego żony Marii, którzy zginęli podczas tłumienia przez Niemców Powstania Warszawskiego. Grób rodziny Konecznych został wpisany do prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Dzięki temu mogliśmy sfinansować w całości postawienie nowego nagrobka. O zabranie głosu proszę wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj zgromadzeni, mogę powiedzieć tak, że wreszcie pan profesor Koneczny wraz z rodziną ma taki nagrodę, na jaki zasługuje. Wrzuca pojęcia cywilizacji i wymienia ich kilka tutaj, bez wątpienia powinien mieć takie miejsce, które powinno wzbudzać zainteresowanie przechodzących i być przykładem tego, że Polska jest państwem poważnym. To, co było wcześniej, było w pewien sposób urągający. Ale takie mieliśmy czasy. Dzięki dyrektorowi, dzięki prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej i wszystkim, tak jak pan Kajetan Rajski, wszystkim tym, którzy żywo byli zainteresowani, by tą sytuację zmienić, mamy dzisiaj sytuację z odsunięciem nowego pomnika. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za ogromny wkład pracy, życzliwość. I myślę, że zrobiliśmy wspólnie, bo tak to traktuję, że to jest wspólna sprawa, pewien obowiązek, zobowiązanie wobec pana profesora Feliksa Konecznego. Dobrą pracę. Niech spoczywa w pokoju, tak jak i wszyscy ci, którzy w tragicznych okolicznościach odeszli z tego świata. Myślę, że pan profesor też jest zadowolony, patrząc na was wszystkich z góry. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Macieja Kurkucia. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, który jest instytucją państwową, a więc również w imieniu państwa polskiego, mogę powiedzieć, że spełniliśmy swój obowiązek. Spełniliśmy obowiązek wobec rodziny, która jest zasłużona dla Polski pod różnymi względami. I na niwie intelektualnej, i na niwie filozofii, historiozofii, ale też na niwie przelanej krwi w walce o niepodległość, w walce o wolność. Dotychczasowy nagrobek, taki jak w jakim on był aż do ostatnich miesięcy, był w stanie coraz gorszym. Był też zrobiony tak, jak to można było zrobić w czasach PRL, z materiałów słabych, z lastriko, które nie przetrwało próby czasu. Mieliśmy jedną fotografię sprzed wojny, gdzie widzieliśmy, jak zupełnie inaczej wyglądał ten nagrobek przed wojną, kiedy stał przy nim, przy grobowcu rodzinnym Feliks Koneczny z członkami rodziny. Dlatego chcieliśmy, żeby ten kształt był możliwie pełnym nawiązaniem, ale wyraźnym do tego kształtu przedwojennego. Tak jak pięknie powiedział pan wojewoda, myślę, że pan profesor znowu tym razem nie stoi tutaj, ale patrzy gdzieś z góry być może,
i widzi, że to wróciło do tego stanu, który był godny, tak jak na to pozwalała wolna Polska przed 1939 rokiem. Chcieliśmy, żeby były uwidocznione tutaj w sposób hasłowy, ale jednak szerszy zasługi tych, którzy polegli w walce o wolność. Chcieliśmy, żeby była wyraźna nota na temat Stanisława Konecznego, który został ścięty przez Niemców toporem w Brandenburgu za działalność wywiadowczą w szeregach Armii Krajowej. Chcieliśmy, żeby było wspomnienie niepochowanych tutaj, ale jednak również mających zasługi dla Polski. Czesława Konecznego, syna Feliksa, który był sędzią Sądu Najwyższego, i jego żony, którzy zginęli w ruinach domu, kiedy Niemcy tłumili powstanie warszawskie. No i przede wszystkim chcieliśmy, żeby był opisany jako uczestnik powstania krakowskiego, bo zapłacił za to cenę w swoim życiu również ojciec Feliksa, Józef Koneczny. Zasług Feliksa Konecznego nie będę przypominał, bo będziemy dzisiaj o nim rozmawiać w czasie konferencji, która będzie się odbywać staraniem Fundacji Kwartalnika Wyklęci. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że jestem dumny z tego, że wypełniliśmy swój obowiązek. Nie zrobiliśmy niczego nadzwyczajnego dla rodziny, tylko wypełniliśmy obowiązek. Obowiązek, który ma Państwo wobec tych, którzy o to Państwo dbali, jemu służyli, za nie walczyli i oddawali życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę księdza proboszcza parafii Najświętszego Salwatora, księdza Stanisława Cudzoła, o poświęcenie nagrody. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. W świetle wiary jesteśmy przekonani, że śmierć nie jest końcem, ale przemianą życia. Nie jest ostatecznym rozstaniem żyjących ze zmarłymi, ale czasową rozłąką, po której wszyscy się spotkamy w domu Ojca, jeśli do końca naszych dni na ziemi wytrwamy w wierze i miłości. Na grobach naszych bliskich wznosimy krzyże i nagrobki, które wyrażają naszą niezłomną nadzieję płynącą ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Prośmy Boga, aby umocnił naszą wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne i pobłogosławił ten krzyż, ten nagrobek, wzniesiony na miejscu pogrzebania jego służebnic i sług, Stanisława, Feliksa, Józefa, Marceli i wszystkich z rodziny Konecznych. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, aby przez śmierć swoją i zmartwychwstanie wybawił nas od śmierci wiecznej i przywrócił nam nadzieję życia wiekuistej światłości. Krzyż Twojego Syna jest znakiem naszego zwycięstwa. Naznaczeni tym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego bierzemy codziennie swój krzyż na ramiona, aby iść przez życie śladami Chrystusa. Pobłogosław ten krzyż, który wznosimy na grobie i na grobę Twojej służebnic i sług, Feliksa, Marceli, Józefa i wszystkich z rodziny Koniecznych. Okaż im swoje nieskończone miłosierdzie i wskrześ ich ciało do życia w chwale. Umocnij naszą nadzieję, że mocą tego krzyża przeprowadzisz nas
przez bramę śmierci i przyjmiesz nas do społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Za dusze zmarłych, z rodziny koniecznych, o Boże miłosierdzie i radość życia wiecznego, które Bóg obiecał im na mszy świętej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy Państwa. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony Ty między miastami i błogosławiony owoc ciała Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista nie będzie świecić. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista nie będzie świecić. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista nie będzie świecić. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i Syna. Szanowni Państwo, opieka nad grobem rodziny Konecznych zadeklarowała Fundacja Kwartalnika Wykręci. Bardzo proszę doktora Macieja Korkucia z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza o wręczenie aktu opieki nad grobem rodziny Konecznych panu Kajetanowi Rajskiemu, prezesowi zarządu Fundacji Kwartalnika Wykręci. Dziękujemy za wszystkie terenie związane z budową tego grobu, za całe wsparcie, które otrzymaliśmy. No i będziemy wdzięczni za stałą opiekę, że tak małych, drobnych, ale i tych poważniejszych w poważne uroczystości. Dziękuję bardzo. Ja bardzo się dziękuję za całą pracę propagującą ideę profesora Felixa Konecznego, bo do tej pory mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo. To jest niegotowe. Dziękuję uprzejmie. Proszę pokazać ten akt tutaj na tle. Szanowni Państwo, to jest też ten moment, w którym trzeba podziękować tak wielu osobom, które przez dziesiątki lat, w większości anonimowym osobom, które przez dziesiątki lat zajmowały się nagrobkiem rodziny Konecznych. Ludzi, którzy przychodzili zapalić znicze, pomodlić się, złożyć kwiaty, czy nawet byli tacy, którzy uzupełniali ubytki w tym dotychczas istniejącym nagrobku, na którym ząb czasu odcisnął się w sposób istotny. Szanowni Państwo, dbanie o groby to jest chyba jeden z najistotniejszych elementów czegoś, co Felix Koneczny opisywał jako cywilizacja łacińska. To nas odróżnia od innych cywilizacji, od innych kultur, że pamięć o grobach, a szczególnie w kulturze polskiej, jest w sposób niezwykle istotny i w sposób bardzo wyraźny widoczna. Dlatego cieszę się, że udało się doprowadzić do odnowienia, do postawienia nowego nagrobku rodziny Konecznych i składam tutaj w tym miejscu w imieniu mieszkańców Krakowa i osób zafascynowanych życiem i myślą Feliksa Konecznego podziękowanie Instytutowi Pamięci Narodowej oddział w Krakowie za podjęcie się tego olbrzymiego dzieła, jakim jest nowy nagrobek rodziny Konecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze jedno zdanie gwoli uzupełnienia. Dziękując za przyjęcie tej odpowiedzialności za opiekę nad grobem, chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Necedat Akademia, które jako pierwsze do nas się zwróciło z inicjatywą całościowego remontu tego miejsca, przypominając, że jest to jeden z wielu, ale jakże ważny obiekt na mapie pamięci i Krakowa, i Małopolski, i całej Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.
Szanowni Państwo, bardzo prosimy teraz o złożenie kwiatów i znicze przed grobem 400-lecznym. Panie Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, za udział, za modlitwę.